jeśli Państwo mają wszystko, to zapraszam z powrotem do tego. Ми зараз знаходимося на полігоні в Польщі і готуємо солдат. Так, більшість починала працювати взагалі з нульовим досвідом. Зараз ці люди вже можуть тактично пересуватися, виконувати певні задачі, вміють правильно спілкуватися, передавати інформацію по радіоефіру і, відповідно, вже більш підготовлені. В принципі, то зима – це взагалі найскладніший час для бойових дій, тому що під час зими важко пересуватися. Техніка ворога, в принципі, бачить наші війська, нашу техніку через тепловізори, в основному через дрони. Тому зима буде більш на місці. Завдяки підтримці наших іноземних партнерів наші солдати можуть навчатися під мирним небом у спокійній обстановці, що дає перевагу в їх навчанні. Дійсно, що бачили, був то показ praktycznego zdobywania okopu, punktu, plutonowego punktu oporu, pozorowanego przez stronę francuską i przez instruktorów francuskich, gdzie kompania powietrzno-desantowa ćwiczyła jako pododdział zmechanizowany i prowadziła szturm na plutonowy punkt oporu rozbudowany fortyfikacyjnie. Państw, które uczestniczą i wydzielają środki bojowe oraz instruktorów jest wiele, generalnie jest ich ponad 20. W zdecydowanej większości są to państwa członkowskie Unii Europejskiej, jak również państwa współpracujące na zasadach bilateralnej z siłami zbrojnymi Ukrainy. Ośrodek szkolenia poligonowego w Wędrzynie zapewnia najlepsze warunki i najbardziej zróżnicowane w zakresie przygotowania żołnierzy ukraińskich. Zapewnia warunki z wykorzystaniem przeszkód wodnych, zapewnia warunki w zróżnicowanym terenie, jak w terenie otwartym, w terenie zabudowanym, co jest największą wartością, oraz w terenie lesistym. Stwarza warunki do szkolenia różnych rodzajów wojsk, od piechoty począwszy poprzez pododdziały zmechanizowane, czołgów, kończywszy na innych specjalistycznych pododdziałach.